Wiesz, że Jezus może wrócić każdego dnia? Wiesz, że twoje życie może zostać osądzone każdego dnia? Przyjdź dzisiaj. Powiedz tak: Boże Ojcze, dziękuję Tobie, że Twój Syn Jezus umarł za moje grzechy i jestem dzisiaj wolna. Przepraszam Cię, Ojcze, że żyłam bez Ciebie. Jezu, wierzę, że wstałeś z martwych. Od dzisiejszego dnia Ty, Jezu, jesteś moim Panem. To jest jej decyzja. To jest decyzja. I na podstawie tej decyzji ona uniknęła sądu. I na podstawie tej decyzji jej życie ulegnie absolutnej zmianie. Usiądź i podziękuj Bogu. Chcę Wam powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, zanim skończę. Tak jak wszystkie grzechy spadły na Jezusa, tak też wszystkie konsekwencje grzechu spadły na Jezusa. Wszystkie choroby, niemoce, bieda i zniszczenie. Diabeł został pokonany. Szatan jest pokonany. Wszystkie konsekwencje grzechu na ziemi są nielegalnie. Gdziekolwiek jesteśmy i ludzie przyjmują swoje uzdrowienie, doświadczają Bożych cudów. Ludzie są uzdrawiani z AIDS, wstają z wózków inwalidzkich i znikają raki. Jeżeli masz jakąś sprawę i chcesz, żeby dzisiaj Bóg dokonał cudu w twoim życiu, to chcę, żebyś tutaj przyszedł i żebyśmy się razem o to pomodlili. Nieważne, co się dzieje w twoim życiu, tak jak wierzysz, tak dostaniesz. W ranach i sińcach Jezusa jest twoje uzdrowienie. Nieważne, co ci powiedzieli lekarze. Nieważne. Pamiętam, jak kiedyś byłem w jednym miejscu i Bóg do mnie powiedział: idź do tej dziewczyny, która gra na tych klawiszach, i powiedz jej, że mam o niej zdanie takie, że ona jest matka. Ja poszedłem do niej, mówię: Bóg mówi, że jesteś matką. Ona upadła na ziemię, za 5 minut wstała, zaczęła płakać. Ja mówię: co się wydarzyło, powiedz mi. Ona mówi: bo mi lekarze wczoraj powiedzieli, że ja nigdy nie będę miała dzieci, bo ja mam taką genetyczne, taki stan. Badałam się już długo. Ja mówię: to jest kłamstwo, bo Bóg mówi: niepłodna rodzi. Takie jest Boże zdanie. Lekarz może ci powiedzieć wszystko, że umrzesz jutro, ale Bóg mówi, że nie musisz. Jeżeli przyjmiesz przez wiarę to, co powiedział Bóg, jeżeli przyjmiesz przez wiarę, że na Jezusa spadły twoje choroby, twoje niemoce, że Jezus stał się ubogi, abyś jego bogactwem był ubogacony, że Jezus stał się przekleństwem, abyś odziedziczył błogosławieństwo, to twoje życie na ziemi się zmieni. On może uleczyć twoje małżeństwo. On może podnieść każdą ciężką sytuację. Kto z was chce doświadczyć dzisiaj Bożego cudu? Chodź i przyjdź. Weź każdą rzecz od Boga dzisiaj. Weź przełom do swojego życia. Nie bój się i nie lękaj. Przyjdź i weź przełom. Tak jak wierzysz, tak dostaniesz. Diabeł chce, żebyś żył w niewierze, żebyś żył w religii. Ale Bóg mówi: przyjdź. Może jesteś chrześcijaninem i potrzebujesz, aby Duch Święty wypełnił cię swoją mocą. Abyś mógł w mocy Bożego Ducha głosić Ewangelię. Abyś mógł służyć ludziom. Przyjdź, będziemy się modlić, wypełni cię Święty Duch. Nie bój się. Każdy, kto z was ma potrzebę i wierzysz teraz w rozwiązanie go jej przez Boga, zapraszam. Każdy z was, kto oczekuje cudu, niech przyjdzie. Bóg jest Bogiem cudów. Bóg jest Bogiem cudów. A diabeł wmawia ludziom, że musimy żyć w swoich problemach. Coś ci powiem. Diabeł kłamie. On jest kłamcą. Żadna choroba nie pochodzi od Boga. Czy jako rodzic, kochany rodzic, dałbyś swojemu dziecku na przykład raka na 2 lata, żeby go czegoś nauczyć? Czy dałbyś mu może padaczkę albo pietę? Nie? Może chciałbyś czegoś dziecka swojego nauczyć przez to?
chyba nikt by nie chciał, co? A napisane jest w liście do Efezjan, że ojcostwo od Boga bierze swoje imię, tak? Weź swój cud, zacznij wierzyć Bogu, twoje życie zmieni się. Ja wziąłem swój cud. On podniósł moje małżeństwo. On podniósł każdą sytuację w moim życiu. O co chcesz się pomodlić? Thank you.
Cokolwiek bierzesz od Boga, stań potem na straży. Pamiętaj, że życie i śmierć jest w mocy języka. Kiedy powiesz diabłu, aby odszedł, a pamiętaj, że on znów zaatakuje. Czy to problemem, czy to sytuacją, czy to myślą, w jakikolwiek sposób. On po prostu taki jest. Wcale to nie oznacza, że atak diabła jest związany z twoim grzechem jakimś. Niekoniecznie. Diabeł taki po prostu jest. On będzie chciał ci wykraść. Ale ty stań na straży i powiedz: nie, szatanie, cokolwiek Bóg mi dał, należy do mnie i nie odbierzesz mi tego. Kochani, wielu z was słyszało dzisiaj Ewangelię i dotarła do waszego serca. Jeżeli
dziś nie wyszedłeś tutaj, nie oddałeś życia Jezusowi oficjalnie, miałeś gdzieś jakieś skrupuły, jakiś jeszcze problem. Chciałbym, żebyś nie ustawał w rozważaniu tego, o czym powiedziałem. Przyjdzie dzień, przyjdzie moment, kiedy te słowa będą mocno rozbrzmiewały w twoim sercu i wtedy po prostu powiedz Bogu tak. Życzę ci wszystkiego dobrego i naprawdę z całego serca Bożego błogosławieństwa.